Cześć, witajcie, z tej strony WPO, a to jest Minecraft Week numer 12. Dzisiaj standardowo plan jest realizowany, nie ma żadnych nowości, zmian, niespodzianek i tak dalej. Także wszystkich chętnych zapraszam do oglądania. Dodatkowo w opisie podaję mojego Skype'a, także możecie dodawać mnie do znajomych i tam wysyłać swoje kanały do Minecraft, New Minecraftera, także, ale to już chyba o tym wiecie. No i to by było na tyle, także zapraszam do oglądania. Dzisiejszy Minecraft Week rozpoczyna minecraftowa piosenka wykonana przez Minecraftosa. Jest to cover zespołu Coldplay i jak autor mówi, opowiada o istocie piękna w Minecrafcie. Takich projektów na YouTube jest niestety niewiele, więc starajmy się je wspierać. Feldman rozpoczął nową serię, w której będzie przedstawiać redstone'owe mapki do Minecrafta. Na pierwszy ogień poszła bardzo fajnie zrobiona gra planszowa. Jeżeli lubicie minecraftowe minigry, to serdecznie zapraszam do oglądania i śledzenia tej serii. Również Delty rozpoczął nową serię, która będzie polegać na sprawdzaniu minecraftowych mitów. W pierwszym świńskim odcinku zobaczymy, jak autor sprawdza ciekawostki dotyczące różowych, kwadratowych przyjaciół. W kolejnym odcinku z niesamowicie realistycznego moda o nazwie Terra Firma Craft, Gutek i jego kompanii pokazują kolejne ciekawostki oferowane przez modyfikację. Oczywiście nie zabraknie faili i śmiesznych momentów, także zapraszam do oglądania. Negatyw do ostatnich Igrzysk Śmierci zaprosił aktora Maćka, który recytuje Odę do Młodości. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mu to wyszło oraz czy duet wygrał rozgrywkę, musicie obejrzeć ten filmik. Wtorek kończy piąty meloniasty odcinek Citroxa i Evila. Tym razem dzielny duet wybierze się do opuszczonej kopalni, w której czeka na nich sporo niespodzianek. Zobaczcie, co ciekawego znajdą i jak zakończy się ich wyprawa. To, że trolling na kwadratowej masakrze jest jedną z podstawowych rzeczy, to chyba każdy wie. Zobaczcie, jak wygląda trolling w wykonaniu magistra. Co ciekawego zrobił z domkiem Mistera? Czy będzie odwet? Obejrzyjcie ten krótki materiał i przekonajcie się sami. Jeżeli lubicie luźne let's play'e z Minecrafta, to szczerze mogę polecić wam Mysza i jego serię na Tekkicie. W 32 odcinku zobaczycie, jak autor buduje ciekawą budowlę. Cały proces budowy przedstawiony jest w formie timelapsa. W poprzednim Minecraft Weeku mówiłem wam o projekcie Elif Dasa z publikowaniem codziennie filmiku z modyfikacją. W środę padło na moda o nazwie Ropes Plus, dzięki któremu możemy wspinać się na wysokie góry dzięki linie. Ciekawe, kto z was wiedział, że Mister jest dekoratorem domków. W czwartkowym filmiku pokazał, jak upięknia dom PSP Magistra. Z jakiej okazji to robi oraz jak mu to wyszło, tego dowiecie się oglądając materiał. To, że Peach świetnie buduje, to już chyba każdy wie. Jednakże nie wszyscy wiedzieli, że nie potrafi budować w stylu średniowiecznym i jak sam mówił, jego nowa seria ma na celu naukę tego stylu. Jeżeli ktoś lubi oglądać miły i przyjemny let's play z budowania, to serdecznie zapraszam. Czwartek
czwartek kończy odcinek Mandzia z Survival Games. Warto obejrzeć filmik, bo są w nim naprawdę ciekawe akcje oraz warto słuchać, ponieważ Vertes opowiada niesamowite historie z życia wzięte. Nie można powiedzieć, że Remek nie słucha swoich widzów. Świetnie to widać na przykładzie piątkowego filmu, w którym to wnosi poprawki do swoich budowli zasugerowane przez jego widzów. Swoją drogą, to bardzo fajny pomysł. Jeżeli interesujecie się techniczną stroną Minecrafta, a w zasadzie technicznymi modami do niego, to śmiało możecie zasubskrybować Enka. Na jego kanale znajdziecie bardzo dobrze zrobione i opisane poradniki do właśnie takich modyfikacji. W tym materiale zobaczycie, jak autor opowiada o PowerCraft. Vertes i Ronald wyglądają na przyjaciół znających się od dawna. Mówię tak, ponieważ po obejrzeniu pierwszego odcinka z mapki Escape w ich wykonaniu można to stwierdzić. Gameplay jest bardzo ciekawy i miło się ogląda oraz słucha. Survival Jungle Island to seria prowadzona przez znakomity duet, jaki są Blow i Remek. Nie mówię tego bezpodstawnie, bo po obejrzeniu pozornie nudnego tematu na filmik, jakim jest chodzenie po kopalni, stwierdzicie, że z nimi nawet przy tym nie będziecie się nudzić. Drugim sobotnim filmikiem jest survivalowy odcinek Angulara i Aspyra. Zobaczymy w nim, jak autorzy przemierzają niesamowite tereny w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Dzisiejszy Minecraft Week kończymy drugim odcinkiem z serii Survival Games od Freaksona. Autor w tym gameplayu gra na dość oryginalnej i niespotykanej mapce, przez co rozgrywka jest ciekawsza. W tym tygodniu standardowo wyszedł snapshot o nazwie 12W41A. Zmian jest naprawdę niewiele. Co zostało dodane, to jest kowadło. Jak ono działa, jakie jest jego zastosowanie, to możecie się dowiedzieć, oglądając mój filmik, bo standardowo nakręciłem o tym materiał. No i jeszcze były jakieś tam mniejsze zmiany typu poprawki pod F3, ale to już dowiecie się wszystkiego w filmiku, także zapraszam do oglądania. W dzisiejszym New Minecrafter chciałbym wam zaprezentować youtubera o niku YouShifa. I tak, zacznę od tego, że tworzy naprawdę bardzo fajne materiały. Kiedyś dawałem mu jakieś rady i jak widzę, je zastosował, także to jest też dobre, że słucha dobrych rad po prostu. No oczywiście, ja zawsze daję dobre rady. Nie no, śmieję się. Tworzy bardzo fajne filmiki. Jak widzicie, nie tylko z Minecrafta, mamy tutaj Limbo, Torchlighta, tak. Ja już mówiłem, że za to cenię Minecrafterów, że nie ograniczają się do samego Minecrafta, tylko kręcą też inne materiały. Także to jak największy plus. Co do samych filmików, są bardzo dobrze wykonane, dźwięk jak i grafika są na wysokim poziomie, także z tym nie ma żadnego problemu. Jak widzimy, ma też swojego fanpage'a na Facebooku, no to są takie jakieś pierdełki, ale jednak fajnie urozmaicają ten kanał. No i co, on jest fajnie prowadzony i wszystko jest w jak największym porządku. Co do tła, jak widzicie, na moich filmikach nie ma tła, już wam mówię dlaczego, te ludzie nie mają. Mam jakiś bug, nie wiem na czym to polega, może wy będziecie wiedzieli, jak to rozwiązać, bo gdy nie wejdę na obojętny kogo kanał, to nie widzę właśnie jego tła. No a to by się jednak troszkę przydało, no możecie, jak wiecie na czym to polega, to możecie do mnie napisać. No i co?
tak jak mówię, kanał jest bardzo fajnie prowadzony, także serdecznie zapraszam do Shify.